Zdalne sterowanie pozwala nam sterować obwodami, gdy jesteśmy poza domem lub daną lokalizacją. W tym filmie pokażę, jak uruchomić sterowanie przez chmurę. Zdalne sterowanie możemy uaktywnić na dwa sposoby. Pierwszy sposób. Podczas pierwszego uruchomienia klikamy na ikonę sygnału radiowego i pojawia się okienko do konfiguracji zdalnego sterowania. Jeśli ktoś już ma jeden z naszych systemów domu inteligentnego, np. Effent Home lub Effent Home Radio albo MH Developer, nie musi tworzyć nowego konta. Podaje dane konta, z którego korzysta. Jeśli nie posiadamy konta, klikamy w napis Utwórz konto. Wprowadzamy adres e-mail, na który zostanie przysłany link aktywacyjny. Tworzymy hasło do tego konta. 6 znaków. Musi być mała i duża litera oraz cyfra. Mogą występować znaki specjalne. Powtarzamy hasło. Akceptujemy regulamin, klikamy OK. Otrzymujemy informację, że konto zostało utworzone. Musimy je aktywować, klikając w link, który otrzymamy na podany adres e-mail. Zaraz to zrobimy. Utworzone konto pojawia się poniżej. W tym miejscu możemy podejrzeć, przypomnieć sobie hasło do konta w chmurze. A teraz drugi sposób. Klikamy w trzy belki, wybieramy opcję ustawienia, następnie menadżer kont. I pojawiają się te same opcje, które pozwalają otworzyć nowe konto lub dodać konto już istniejące. Sprawdźmy pocztę. Sprawdzam skrzynkę pocztową. Zobaczymy, czy dotarła wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Warto sprawdzić, czy wiadomość nie trafiła do spamu. Wiadomość przyszła. Klikam w link aktywacyjny. Konto aktywowane. Nie musimy się logować, nie ma takiej konieczności. Wracamy do aplikacji. Skonfigurujemy zdalne sterowanie modułu Color LED, moduł do sterowania taśmą LED RGBW. Zaczniemy od wyszukania modułu oznaczonego cyfrą 1. Drugi moduł przypiszę do innego konta. Klikamy na Szukaj urządzeń. Dodajemy moduł. Nadajemy nową nazwę. Ja wpiszę RGBW1. Nadajemy hasła. Konfigurujemy dostęp do Wi-Fi. W kolejnym polu przypisujemy moduł do utworzonego wcześniej konta w chmurze. Przez nią będziemy nim sterować. Zatwierdzamy zmianę.
Przechodzimy do folderu i dodamy moduł do panela sterowania. W ikonie modułu widzimy symbol, który informuje o sposobie komunikacji z modułem – Wi-Fi. Pozostało sprawdzić, czy działa zdalne sterowanie. Jestem podłączony do sieci Wi-Fi. Wyłączymy tą komunikację. Wymusi to przejście na sterowanie przez dane komórkowe i z wykorzystaniem chmury. W ikonie modułu widzimy teraz symbol, który informuje o sposobie połączenia z modułem. Pojawiła się chmura, która oznacza, że z modułem komunikujemy się zdalnie. Utworzone mam dwa konta. Do każdego z kont przyporządkowałem po jednym module. Na nowym urządzeniu, nowym tablecie, udostępnię sterowanie tymi dwoma modułami. Sprawdźmy najpierw, czy jakieś moduły znajdują się w pobliżu. Opcja ustawienia i wyszukaj. Aplikacja przeszukała sieć Wi-Fi, ale nic nie znalazła. Przejdźmy do opcji menadżera kont. Chcemy sterować dwoma modułami oznaczonymi 1 i 2. Każde należy do innego konta, czyli do dwóch osób. Jeżeli utworzone konta należą do różnych osób, to ja jako użytkownik nie muszę zakładać sobie swojego konta w chmurze. Nie muszę się rejestrować, nie muszę podawać też swojego adresu e-mail, nie przechodzę też żadnej weryfikacji. Osoba, która ma konto w chmurze i udostępnia mi sterowanie modułami, przekazuje mi dwie informacje. Adres e-mail do chmury oraz hasło do modułu, hasło administratora lub użytkownika. Wpisuję dane, które otrzymałem. Nadaję swoją nazwę do konta oraz podaję adres e-mail tego konta. Sprawdźmy, czy teraz moduł się pojawił. Opcja Szukaj urządzeń. Aplikacja nic nie znalazła, ponieważ każde urządzenie ma jeszcze hasło, które aplikacja też musi znać. Przejdźmy do menadżera haseł i wpiszemy otrzymane hasło. Wpiszę najpierw hasło dla użytkownika. Sprawdźmy, czy teraz moduł się pojawi. Ustawię jeszcze parametry dla drugiego modułu, drugiego konta. Menadżer kont. Teraz menadżer haseł.
dla tego modułu wprowadzę hasło administratora, będziemy mogli zobaczyć różnicę pomiędzy uprawnieniami. Ponownie wyszukam moduły. Tym razem aplikacja przeszukuje oba kanały. Znalazła dwa moduły. Jeden z uprawnieniami użytkownika, drugi administratora. Dodam oba do aplikacji. Przejdźmy teraz do panela sterowania. Zakładka foldery i dodajemy oba moduły. Na obu modułach wyświetla się chmurka, czyli dostęp i sterowanie odbywa się poprzez chmurę. Widać też, w jakim są stanie. Moduły są włączone i każdy jest ustawiony w inny kolor. Wybieram moduł pierwszy i przejdę do zakładki zaawansowane. Mogę podejrzeć ustawienia, ale nie mogę ich zmienić. Jestem użytkownikiem. Wybieram moduł drugi. Przejdę do zakładki zaawansowane. Mogę podejrzeć ustawienia oraz mogę je zmienić. Jestem administratorem. Pozostało sprawdzić, czy działa zdalne sterowanie.